Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej audycji muzycznej online z cyklu Czym jest muzyka? Dziś poznamy instrumenty strunowe. Skupimy się na jednym instrumencie, ale na początku chciałbym przedstawić całą rodzinę instrumentów strunowych smyczkowych, bo o nich dzisiaj będzie mowa. Najmniejszym instrumentem z tejże rodziny są skrzypce. To one wydobywają najwyższy dźwięk i też są najmniejszego rozmiaru. Następnym instrumentem większym od skrzypiec jest altówka. Ona też brzmi ciemniej, bardziej pełniej. Jest też większa. Następnym instrumentem, o wiele większym, też wymagającym od grającego innej pozycji, bo pozycji siedzącej, jest wiolonczela. Ona brzmi jeszcze niżej, jeszcze pełniej, ciemniej. Niektórzy mówią, że to ona odzwierciedla najbardziej głos ludzki. Natomiast największym instrumentem z rodziny instrumentów strunowych, smyczkowych jest kontrabas. To on pełni funkcję basową w wielkich orkiestrach symfonicznych czy też innych zespołach. Niekoniecznie muzyki poważnej, także muzyki rozrywkowej, często jazzowej. To już jest bardzo duży instrument, przeważnie wyższy od grającego. Gra się na nim w pozycji stojącej, rękę trzymając lewą wysoko na gryfie, smyczek na dole, bądź szarpiąc palcami.
Tak jak wspomniałem na początku, dziś zajmiemy się najwyższym i najmniejszym instrumentem z tejże rodziny, wspomnianymi wcześniej skrzypcami. Skrzypce. Chyba każdy słyszał brzmienie tego instrumentu. Każdy widział taki instrument. W orkiestrze symfonicznej gra wiele skrzypiec. Po lewej stronie dyrygenta występują pierwsze i drugie skrzypce. W najbliższej pozycji siedzi koncertmistrz, który gra właśnie też na skrzypcach. Czyli widzimy, jak ważna rola jest tego instrumentu w orkiestrze symfonicznej. Zanim przejdziemy do budowy skrzypiec, do literatury skrzypcowej, do rodziny, które budowały skrzypce, warto wspomnieć historię tego instrumentu. Według mitologii instrumenty smyczkowe wynalazł, skonstruował Merkury. Natomiast skrzypce zbudował Orfeusz. Współczesne skrzypce wywodzą się ze skrzypiec barokowych, których przodkami były takie instrumenty jak fidel, łuk czy gęśle. Najnowsze badania obrały bardzo ciekawą hipotezę. Naukowcy twierdzą, że początków skrzypiec należy szukać na ziemiach polskich, bo podczas wykopalisk w 1948 roku na terenach Gdańska odnaleziono instrument pochodzący z XI wieku. Gęślę z Opola. Niedługo później, bo w 1986 roku wydobyto dwa instrumenty, pięcio- i sześciostrunowy, pochodzący z XII i XIV wieku. Pierwsze wzmianki w źródłach pisanych to koniec XVI wieku. Wtedy Martin Agricola oraz Michael Pretorius wspominają skrzypce i nazywają je skrzypcami polskimi. Posłuchajmy teraz utworu Henryka Wieniawskiego pod tytułem Dudziarz. Skrzypce największą popularność uzyskały w dobie baroku, czyli pod koniec XVII wieku i w pierwszej połowie XVIII wieku. Wyglądały one trochę inaczej niż współczesne instrumenty. Wtedy powstają też pierwsze rodziny budowniczych tych instrumentów. Warto wspomnieć o rodzinie Amatich, Guarnerich oraz Stradivarii i najbardziej chyba znanego budowniczego instrumentu, czyli Antonio Stradivariego. Dziś każdy z jego instrumentów, który zachował się do naszych czasów, posiada nawet nazwę. Zostało ich blisko 1100 egzemplarzy. Są one przedmiotem pożądania współczesnych instrumentalistów. Często zakupują je bardzo bogate fundacje oraz skarby państwa. Posłuchajmy teraz fragmentu Czardasza w kompozycji Alberta Curci. Thank you.
skrzypce na przestrzeni kolejnych epok, między innymi klasycyzmu, romantyzmu, utwierdziły swoją mocną pozycję w orkiestrze symfonicznej i do dnia dzisiejszego cieszą się ogromną popularnością wśród kompozytorów oraz muzyków. Skrzypce słyszymy na całym świecie, nie tylko w wielkich salach koncertowych, utworach muzyki poważnej, ale także w muzyce filmowej, muzyce ludowej, folkowej, muzyce rozrywkowej. Posłuchajmy teraz fragmentu ścieżki dźwiękowej z filmu Misja, której kompozytorem jest Ennio Morricone. Zapoznajmy się teraz z budową skrzypiec. Jak widzimy, instrument jest złożony z wielu elementów. Pierwszy, którym chciałbym, żebyście Państwo poznali, to podbródek. Jak sama nazwa mówi, ten element służy, umożliwia grającemu lepsze trzymanie instrumentu. Trzyma go pod brodą, dlatego też nazwa podbródek. Kolejnym elementem jest strunociąg. To on trzyma struny, a także je naciąga. Następnym elementem jest mostek. To on podtrzymuje struny. Gryf, na którym grający dociska struny w odpowiednich miejscach. Główka, która wieńczy instrument, zwana też ślimakiem, oraz cztery kołki do strojenia instrumentu. Cztery, bo cztery struny. Struna G, struna D, A i E. Czyli struny strojone w kwintach. Co do najbardziej widocznych elementów. Od góry widzimy płytę górną. Na dole jest natomiast płyta dolna. Po bokach mamy tak zwane boczki, a w nich wcięcia w kształcie litery C. W płycie górnej mamy otwory rezonansowe, tak zwane efy. A dlaczego efy? Bo przypominają swoim kształtem literę F. Warto też wspomnieć o dwóch elementach, które jeszcze nie wymieniłem. Jest nim guzik,
który naciąga i podtrzymuje strunociąg, oraz mikrostroiki, w tym wypadku dwa, które dostrajają minimalne różnice intonacyjne instrumentu. Jednak to nie wszystko. Żeby grać na instrumencie, potrzebny jeszcze jest smyczek. Oczywiście można wydobywać dźwięki. Instrument zagra bez smyczka, ale żeby instrument wybrzmiał w swoim cudownym i pięknym wolumenie, potrzebuje smyczka. Jak widzimy, wykonany jest on z elementów drewnianych, także metalowych i właśnie najważniejsza część smyczka to ta część, która pociera struny. Jest ona wykonana z włosia końskiego, z ogonu. To dzięki niej instrument pięknie brzmi. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. To była nasza trzecia audycja online z cyklu Czym jest muzyka? Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu brzmienie, budowę, historię saksofonów, skrzypiec, instrumentów klawiszowych. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Życzę sobie i Państwu, aby kolejne spotkanie odbyło się już na żywo w Waszej szkole czy na sali koncertowej. Pozdrawiam serdecznie, Kamil Wrona.